Dziękuję bardzo za zaproszenie do Kołobrzegu. Kilka słów o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj. Nowoczesna ma troszeczkę więcej niż rok. Dokładnie rok temu, mniej więcej o tym czasie, byliśmy w tym najtrudniejszym czasie kampanii wyborczej. Wtedy my naprawdę wierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie zbudować coś sensownego. Dziś możemy powiedzieć, że mamy 30 posłów. Mamy jedną z największych partii w Polsce, można powiedzieć. Mamy około 4000 członków, mamy 300 klubów w całej Polsce. I przygotowujemy się poważnie do kolejnych wyborów, do wyborów samorządowych, do Europarlamentu i do wyborów kolejnych wyborów parlamentarnych. Przygotowujemy się przede wszystkim nie tylko organizacyjnie, ale przede wszystkim przygotowujemy się też programowo, czym chcemy w sposób zasadniczo odróżniać się od innych partii na scenie politycznej. Rok temu przygotowaliśmy program, taki typowy program wyborczy. Różnił się od tym programów innych partii, że bardzo dokładnie go chcieliśmy skonsultować. I to, co chcemy zrobić teraz, to przygotować też bardzo rzetelny i dobrze skonsultowany program, który też będziemy dokładnie konsultować. Powołaliśmy niedawno sieć ekspercką. Sieć ekspercka zbudowana jest z 24 grup tematycznych odpowiadających za konkretne obszary tematyczne, ale też w każdym województwie jest sieć ekspercka województwa, która się pokrywa z tą ogólnopolską, czyli to jest taka budowa matrycowa. Mamy ramy programowe, które są wstępem do tych konsultacji społecznych. Przez najbliższe 2-3 miesiące będziemy przygotowywać program, konsultować go, rozmawiać z wyborcami. W wielu miejscach w Polsce, także tutaj w zachodniopomorskim, wczoraj byliśmy w Świnoujściu, w Szczecinie, gdzieś jesteśmy w Kołobrzegu, byliśmy w Koszalinie. I na początku września przygotujemy konwencję programową, na której dokładnie przedstawimy szczegółowy program. Pierwsze założenia zostały przedstawione już 2 tygodnie temu. Nasze założenia dotyczące edukacji przedstawiliśmy w piątek przy okazji szczytu NATO. Przedstawiliśmy też założenia dotyczące bezpieczeństwa, także będziemy kolejne obszary przedstawiać i chcemy je bardzo rzetelnie skonsultować. Także przygotowujemy się, rozwijamy Nowoczesną, budujemy ją, przygotowujemy się też rzetelnie do kolejnych wyborów innych programów. Tak jak wspomniał kolega, mamy 24 zespoły tematyczne. Dwa z nich są pod kierownictwem ludzi, którzy są z zachodniopomorskiego. Pani doktor Joanna Hołub została szefem zespołu strategicznego do spraw rozwoju regionalnych, a pan Rafał Zaborski jest szefem zespołu do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W zachodniopomorskim mamy, proszę Państwa, 156 ekspertów. Nie są to tylko członkowie Nowoczesnej, ale także eksperci, którzy osiągnęli sukces w poszczególnych sferach zawodowych swojego życia. Naukowcy, przedsiębiorcy, prawnicy, lekarze. Uważamy, że tylko pogłębiony dialog z ludźmi sukcesu, z ekspertami, a także ze społeczeństwem. Dzisiaj jesteśmy w Kołobrzegu, byliśmy w Koszalinie, wczoraj w Świnoujściu, w Szczecinie. Robiliśmy kilkadziesiąt rozmów i to naprawdę, proszę Państwa, działa. Tak jak w firmie musimy mieć bardzo precyzyjnie przygotowaną długofalową strategię, tak samo jest w polityce. To, że do tej pory politycy nie robili tego tak, jak powinno być to robione, nie znaczy, że my tego nie będziemy robić. Proszę pamiętać, że PiS nie rządzi dlatego, że jest taki świetny, tylko dlatego, że Platforma była słaba. Musimy mieć absolutnie doskonały program, aby w sytuacji, kiedy przyjdzie nam rządzić państwem, abyśmy mogli naprawić to, co zepsuł PiS i przeprowadzić to, czego nie przeprowadziła Platforma Obywatelska. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Tak, tutaj Maria Czubaszek tak lubiła sobie żartować, jesteś, nie wiedzą, gdzie jest, się pytała. Przeciwko hotelu, w którym wakacje spędzał znany Kacperek. Pozdrawiamy Kacperka. Jedną z naszych inicjatyw ustawodawczych była ustawa o związkach zawodowych, której celem było ograniczenie przywilejów centra związków zawodowych. Nie występowaliśmy przeciwko związkom zawodowym, bo uważamy, że one mają ważną rolę w każdej gospodarce, no ale centrale związków zawodowych i to, co robią, z czego przykładem jest tutaj ten hotel, uważamy, że powinny być ograniczone. Także dobre miejsce, żeby o tym powiedzieć. Edukacja jeszcze, Agnieszko. To, co najważniejsze chyba i co może sprawić, że Polska będzie krajem bogatym, zamożnym, to edukacja, Agnieszko. Właśnie, tak jak tutaj kolega Radek powiedział, podróże się kształcą, ale nauka kosztuje i mnie osobiście bardzo boli to, co tutaj się teraz dzieje przy naszym systemie
edukacji, że tak powiem, skok na tą polską szkołę, który został wykonany tuż po rozpoczęciu wakacji. Myślę, że wszystkich zaskoczył, także grono nauczycielskie. Nowoczesna postuluje w swoim programie edukację już od samego początku, czyli dostępność, pełna dostępność do przedszkoli, żeby jak najwięcej dzieci się w tych przedszkolach znalazło. To jest też duża szansa dla kobiet, żeby wróciły na rynek pracy. Kolejna rzecz to praktyczna edukacja, czyli nastawiona na to, żeby wiadomo było, jak się w życiu poruszać, jak się w życiu odnajdywać, jak się w życiu rozwijać, wykorzystywać swoje talenty, a nie wiedza książkowa, wiedza, ćwiczenie pamięci. Chcielibyśmy to zmieniać. Także doradztwo zawodowe to jest aspekt kompletnie gdzieś pomijany, a jest on niezwykle ważny. Widać to na przykładach zagranicznych, Stany Zjednoczone, Niemcy, szczególnie dobrze mają rozwinięte to doradztwo zawodowe i to przynosi efekty, bo rynek pracy, ci specjaliści, ci ludzie, którzy zostali właściwie wykształceni, znajdują pracę na rynku i o to chodzi. Kolejny punkt to taki, że tak naprawdę w globalnym świecie nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez znajomości języków obcych. Dzisiaj rzeczywiście te języki obce kształcone są od początku, ale chyba nie w taki sposób nowy, praktyczny, tylko bardzo teoretyczny. Pora więc wystawić się na praktyczne tory i zacząć rzeczywiście uczyć tego języka szeroko i przede wszystkim wykonywać szanse, tak? Szczególnie w ośrodkach wiejskich, to nauczanie jest na słabym poziomie i warto, żeby było ono na wyższym. Kolejny aspekt edukacji, no to wykorzystanie e-podręczników. Wszyscy skarżymy się na to, że nasze dzieci noszą ciężkie podręczniki, kilogramy do szkoły, pora też naszym zdaniem to zmienić, wprowadzić trochę elektroniki do szkoły, tej wiedzy, zaznajomić młodzież, jak korzystać, jak dociekać, jak znajdować potrzebne informacje. To chyba jeszcze tak, chyba wszystkie zdrowie, aspekty. Rozwój fizyczny. Przyjechaliśmy do Państwa na rowerach. Mogą Państwo się przypomnieć, jak zaraz stąd wyjdziemy, to odjedziemy rowerami. Radek do Szczecinka, Adam do Warszawy, ja do Szczecina. Trochę nam to zajmie zapewne, oczywiście żartuję, nie opodal. Ale rozwój kultury fizycznej jest bardzo ważny, zdrowy typ życia. I to też jest coś, co powinno być objęte w programie edukacji, aby młodzież, tak jak młodzież z Skandynawii, miała więcej kultury fizycznej, aby ten zdrowy tryb życia przekładał się później na całą długowieczność Polaków i mniejszy stopień zachorowania, bo dobrze wiemy, że funkcja profilaktyki jest znacznie cenniejsza niż to na lekarstwo. Czy pytania są już? Mówicie Państwo o tym, że szykujecie się do wyborów samorządowych, bo to chciałam zapytać, jak to jest po brzegu, bo nowoczesnej tak bardzo nie widać. Zastanawiamy się, czy rzeczywiście będzie jakaś lista stworzona, bo nie jedna, bo wybory wiadomo, jak są do Rady Miasta, jest na Radzie Miasta, więc czy po brzegu będziecie? Trudno, myślę, że zaistnieć w momencie, kiedy nie ma się przedstawiciela w Radzie Miasta. Także nas na pewno w następnych wyborach Nowoczesna będzie wystawiać swoich kandydatów do Rady Miasta. Mamy trochę inną, myślę, strategię budowania naszych struktur niż pozostałe partie. Nie zależy nam na tym, żeby, przepraszam za wyrażenie, ale pompować te nasze koła ilością osób, tylko żeby to były osoby, na których naprawdę możemy polegać. I myślę, że do wyborów mamy jeszcze trochę czasu, żeby te osoby znaleźć, ciągle ich szukamy i nawiązujemy też współpracę z różnymi organizacjami lokalnymi. Uważam, że nie tylko trzeba budować listy swoimi ludźmi, można także budować ten lokalny potencjał, wspierając też osoby, które niekoniecznie są członkami Nowoczesnej, ale działają silnie na rzecz lokalnej społeczności. Teraz w tym momencie nie obstawiłaby Pani 21 okręgów. Ja odpowiem. Obstawilibyśmy, jakby Pani jutro powiedziała, że start. Zapewniam Panią, że się odpowiem, tak jak w każdym powiecie w województwie zachodniopomorskim. To, że mamy obecnie 200 członków, nie znaczy, że nie mamy osób, które są poza Nowoczesną, a chciałyby wystartować. To tak jak mamy 156 ekspertów. Sami jesteśmy nawet zaskoczeni tą ilością, bo to naprawdę dużo, a to nie jest tak, że przyjmowaliśmy każdego. Więc to jest tak, że
nie chcemy już udawać się na siłę i chyba nie widzimy takiej potrzeby, ale rozmawiamy naprawdę z bardzo dużą ilością ludzi. Myślę, że jak zdarzy się ta sytuacja, kiedy będziemy wiedzieć już, że są wybory, to stawimy się absolutnie w komplecie i będziemy mieć świetnego prezydenta, kandydata na prezydenta. A prezydenta tak jeszcze jedna rzecz ogólnopolską. Ja rozumiem Pani pytanie, bo jakby Nowoczesna jest młodą partią, która strukturę dopiero buduje. Rozumiem, że do tego Pani zbierze i teza jest taka, żebyśmy nie dali rady. Otóż, to nie ma żadnej tezy. Otóż, dobrze, to przepraszam. Otóż, dokładnie rok temu mieliśmy sondażek 1%. Teraz mamy sytuację taką, że mamy 30 posłów. Oczywiście to nie jest największy klub w Sejmie, nie mamy co do tego złudzeń. Natomiast jakby budujemy rzetelnie, budujemy partię, rozwijamy swoje struktury. I mamy 4000 osób. Tak jak Pani zauważyła, nie mamy swoich radnych, jeszcze nie mamy przedstawicieli w samorządzie, ale no mamy ludzi, którzy mają energię i chcą faktycznie działać. Różnica między nami a tymi partiami, które funkcjonują od dłuższego czasu, jest taka, że do tych każdego z tych osób, tych 4000 osób, pustów zachodniopomorskich, różne liczby w różnym województwie, do każdej z tych osób, jak się zadzwoni, to każda osoba wie, że jest członkiem Nowoczesnej, wie jaką funkcję pełni, jeśli pełni jakąś funkcję, wie w jakim jest kole i tak dalej. Są takie partie, nie chcę być złośliwy, ale trochę muszę, jak były wybory na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, to ogłoszono, że Platforma ma 17 tysięcy członków, a w wyborach zagłosowało 8 tysięcy. To znaczy, że ta połowa była zupełnie na papierze. My ludzi na papierze nie mamy. Mamy faktycznie działających członków, ale oprócz tego mamy sympatyków. Mamy sporo sympatyków. Myślę, że też na nich zawsze możemy liczyć. Także w starcie w wyborach samorządowych. Nie każdy samorządowiec chce być członkiem partii, ale każdy podpisze pod jakimś członkiem. A będzie Pan pracować na postaci Dobrzegu? Myślę, że nie odpowiem w tym momencie na to pytanie. Czy ja mogę odpowiedzieć? Nie. Za siebie odpowiadać, jeżeli będziesz mówił o mnie, to nie. Przedstawimy na pewno doskonałego kandydata. Albo doskonałą kandydatkę. Albo doskonałą kandydatkę. A ile osób z Nowoczesnej? Jest u nas niecała dziesiątka, ale mamy dosyć duże grono sympatyków. No, myślę, że z partii parlamentarnych pewnie 10 osób to jest najmniejsze grono w Kołobrzegu. Natomiast jakbyśmy zrobili jutro spotkanie, to myślę, że na naszą byłaby największa funkcja.